Błagam, niech ten bramkowy piąteczek będzie tylko zapowiedzią genialnej kolejki obfitującej w gole. Błagam, wszyscy tego pragną. No ale dobra, lubię oglądać górnika w tym sezonie. To raczej nie jest wiedza tajemna, bo mówię to praktycznie co film. Mimo, że ta ekipa nie wygrywa może zbyt często, to jednak jej mecze ogląda się po prostu z bardzo dużym zaciekawieniem. W poprzedniej serii gier może zabrzanie troszeczkę brutalnie złamali mi serce tym. Bezbramkowym występem w grodzisku wielkopolskim. Ale on był chyba podwaliną pod lepszą grę w defensywie górnika. Gdyż wówczas mieliśmy zero z tyłu, i dzisiaj z niebyle jakim widzewem również. Podczas równoczesnej dominacji gen <laughs> w ofensywie. Orzeł. Klub sportowy Górnik rozbił na własnym stadionie rewelacyjnego Beniaminka z Łodzi aż 3 do 0. Zgadza się, nie przejęzyczyłem się. I ten wynik jest jak najbardziej zasłużonym rezultatem patrząc przez przebieg gry. Pierwszym trafieniem popisał się Szymon Wodarczyk po świetnej asyścia Paczeko, który ofiarnie wygarnął piłkę, która wręcz nieuchronnie wydawało się zmierza za linię bramkową. Ale nie sądźcie ci, którzy nie oglądali tego meczu ani skrótu, że skoro była to taka świetna asysta, to ta bramka Wodarczykowi trafiła się sama. O nie, bo ten młody chłop ponownie pokazał, że zdecydowanie częściej trzeba na niego stawiać. Minął kilku defensorów RTS-u, którzy umówmy się w tym sezonie nie są tacy łatwi do pokonania i uderzył po dłuższym słupku obok bezradnego Rawasa, który tak jest moim wujkiem. Drugi gol to Lukas Podolski, który podobnie jak w Katowicach popisał się genialną lutą z dystansu <laughs> i bym zaryzykował stwierdzenie, że on ma takie no niepolskie strzały, nie? Bo są mega silne i mega precyzyjne. Widać, że widział poważne granie w piłkę nożną, a przed wszystkim w nim uczestniczył. Ale Poldi jeszcze lepiej zachował się przy trafieniu numer 3. Bo ta asysta to serio, aż grzechnie wykorzystać. Wystawił patelnię wodarczykowi, wcześniej mijając kilku zawodników widzę w lewą flanką, dzięki czemu Szymon Wodarczyk trafił dublet. I te wszystkie bramki miały miejsce, powiem wam, żeby was nie skłamać. Gdzie to jest? Od 18 do 46 minuty. Więc w dość krótkim czasie zabrzanie ustalili sobie wynik tego meczu i jego dalszy przebieg. No dobrze się oglądało górnika, ponownie, nie będę ukrywał. No co, wreszcie Paczeko dał ewidentną korzyść, ta asysta, mówię, świetna. Wodarczyk potwierdził dodatkowo swój potencjał i talent, który ma. Podolski, oprócz tego, o czym wcześniej wspominałem, zaliczył niebanalne zawody. Ja szkoda, że dadok w drugiej odsłonie, no, zabrał mu asystę, nie trafiając w patelni, a ta asysta byłaby naprawdę świetna. Dodatkowo w defensywie klub sportowy Górnik pokazał się jako jedność w końcu. Bielica znacznie pewniejszy od Brola, lepszy wręcz, a Kryspin Szcześniak ta interwencja w końcówce to zdjął po prostu żordiemu Sanchezowi lutę to też poezja. Brawo Górnik, serio. A Łodzianie, no nie byli dziś sobą. Ale jako Beniaminkowi, jak to się mówi, mogą zdarzyć się takie spotkania. I one się zawsze muszą zdarzyć. Szczególnie, gdy popatrzy się jak prezentują się w tym sezonie Ekstraklasy yy, dwa inni Beniaminkowie z KS czy Legnicy. Więc ta jedna wpadka w Zabrzu, no na pewno jest jak najbardziej do wybaczenia. Dodatkowo patrząc przez pryzmat, że RTS no nie zagrał aż tak słabego spotkania. Wiadomo, że 0-3 to jest naprawdę bolesny rezultat i on Pójdzie w świat. Ale szanse podbramkowe gości były, chęci na strzelanie bramek były. No okej, okay, defensywa zaprezentowała się dzisiaj może ponadprogramowo źle, bo gospodarze mogli wygrać wyżej. Poza tym, patrząc na ekstraklasy i ogólnie piłkę, tak globalnie to po prostu niektórzy rywale nie muszą ci najnormalniej w świecie siedzieć. Tak jak na przykład Legii Brookbet czy Rakowowi Krakowia. Także ostatecznie myślę, że ta wtopa to nie jest powód do paniki. Na plus na pewno Pawłowski czy Jordi Sanchez, bo obaj dużo się starali, ale no dzisiaj to na Górnika było zdecydowanie za mało. Po tym spotkaniu Łodzianie nadal są na potężnym miejscu w tabeli, bo jest to trzecia lokata z 26 oczkami. A Górnik Zabrze jest już na znacznie przyjemniejszym optycznie miejscu w tabeli, bo jest to już 12 lokata z 17 punktami. No także oba kluby nie mogą narzekać, wydaje mi się, że mają jak najbardziej otwarte drogi, żeby zdobywać więcej sukcesów. Ja Was w tym momencie zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam do Facebooka Tradaj, zapraszam do posiadania dobrego humoru i widzimy się jutro. Obowiązkowo.